Dobrze, że na tamte nie wchodzimy, nie? No dobrze, dobrze. Ślimak mówi, że dobrze, że na tamte nie wchodzimy, bo są takie wysokie. Spojrzeliśmy na mapę, co się okazało? Są 200 metrów niższe. Dobra. Ale z ciebie kurwa paruje, stary. Co ty gada? Tam jest jeszcze taka gałęziówka z boku. To weź przynoś, weź rąb. Weźmy to. To jest wszystko, że to się nie zakrwawi. To wszystko jest świeże, to jest. To wszystko przynieśli. Ty nie zdążyłeś jeszcze wiesz, wyschnąć, ale to może jest coś zmrożone tylko po prostu. Ty, to się. Dobrze pali właśnie. Patrzymaj tutaj takie te drypki. To się ten. Jest tam jakiś ten pieniek, żeby to porąbać? Nie, nie ma. Thank you.
Wszystkich. To co tutaj się dzieje? To jest spontaniczna wyprawa w góry Beskidy. No i to co się działo wczoraj podchodząc tu, normalnie jak sceny z filmu Zwiastuna Blair Witch Project. Ubraliśmy się, tak jak widać, jakbyśmy wchodzili na Mount Everest i wcale nie jest tak gorąco, żeby się tak ubierać. Znaczy nie jest tak zimno, nawet jest gorąco. Czekam na ślimaka, bo trochę drzewa przyniosłem. Ślimak też niesie. No więc jak, przyjechaliśmy nocą i nocą postanowiliśmy dojść do chatki. No i kiedy ruszyliśmy, ubraliśmy się, było nam cieplutko, było nam tak przyjemnie. Ale nie wzięliśmy pod uwagę tego, że jak będziemy wchodzić, no to zrobiło się tak gorąco, że stanie się nam absolutnie nieprzyjemnie. No i tak się spinaliśmy, O, patrzcie, tak się spinaliśmy, Aż w końcu to dotarliśmy, ale ile my się zmęczyliśmy, jak wyglądają nasze rzeczy, to jest niepojęte. Dzisiaj mieliśmy chodzić po górach, ale jesteśmy tak kurde spoceni. Jaja mam tak sklejone, że ja dziękuję bardzo. Góra co ślimak się bał, ogólnie stwierdził, że bał się, cieszył się, że nie wejdzie, nie będzie musiał na nią wchodzić, jest tam niżej. Musieliśmy wejść aż tu. No. I co? Przyszliśmy do chaty, ogarnęliśmy się, rozpaliliśmy ognisko, ale takie drzewo przynieśli, że wiecie co? Bardziej próchno. To było twarde w momencie, kiedy przyszło zamarznięte. Kiedy zaczęło trochę odtajać, to zaczęło się rozpadać, bo to typowe próchno. No idzie ślimak. Ja przyniosłem trochę drzewa, żeby nie było, że on sam targa. Dobrze! A teraz chyba po prostu skręcę moją piłkę i zaczniemy ciąć. No i tyle. Myślę, że nigdzie nie będziemy już iść. Zostajemy tutaj, w tej chatce. Będziemy się suszyć i przyjdzie taki moment, że pójdę w śnieg umyć jaja. Naprawdę. Bo normalnie muszę co chwilę takie o przysiady zrobić, żeby je odkupić. Thank you.
więc ruszyliśmy po więcej opału. Trochę mądrzejsi, bo ubraliśmy się lżej. Że nadal spodnie, kurde, jakbym wchodził na Mount Everest, ale nie mam przynajmniej kalesonów założonych jak ostatni down. Co to jest, czeczota taka? Widzicie to? No. Idziemy dosyć wysoko, trzeba się wspiąć, no bo wiadomo, wszyscy co przychodzą do chatki, to szukają jak najbliżej drzewa. My wzięliśmy sobie saperkę. Idziemy tutaj w las szukać jakichś małych drzewek. Od razu poobcinamy gałązki, także wziąć jak najwięcej. Tyle.